Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będę mieć dla was, myślę, że ciekawy film, bo jeżeli są tu fanki podkładów Revlon Colorstay, a wiem, że są takie fanki i fani tych podkładów, bo to są takie klasyki od lat, po prostu takie trwałe podkłady, które się świetnie trzymają, oglądajcie ten film, bo będę wam porównywać starą wersję tego podkładu, którą wszyscy znamy i którą używaliśmy od wielu lat, do dwóch nowych wersji i wiecie, każdego dnia przetestuję inną wersję tego podkładu, żebyście wiedzieli, co wybrać, czym się różnią. Najważniejsze jest to, że kolor udało mi się kupić ten sam. Także mamy 180 na wszystkich. Tutaj mamy SPF, tutaj mamy inny SPF. Będę wam wszystko tłumaczyć co i jak. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, która wersja podkładu Colorstay z Revlon jest najlepsza, oglądajcie dalej i mam nadzieję, że ten film wam pomoże w waszych zakupowych wyborach. Jeżeli tak, kciuki w górę dla mnie. Dobra kochani, lecimy. Wszystko mi dzisiaj leci. Ja jestem po świetnym live'ie. Podlinkuję wam tego live'a tutaj. Półtorej godziny gadania, słuchajcie, tak miło mi się z wami spędziło czas. Na wszystkie tematy rozmawialiśmy, rozkręciłam się, także no po prostu dziękuję wam, że jesteście. Teraz live robię zarówno w poniedziałki, jak i w piątki. I bardzo, bardzo je lubię. Na twarzy mam już krem, mam już SPF, żeby nie było, pokażę który. Ten SPF mam na twarzy, Senel, bardzo fajny, lekki. Już mam go na twarzy od jakiegoś czasu. Mam też na rzęsach tusz z Hean, który mam obecnie w boksie. Na brwiach mam mydełko Lulalove i kredeczkę z Benefitu w kolorze 3. Ta kredka, także to jest cały mój zestaw, który mam już na twarzy. I teraz będziemy szaleć z tymi podkładami. Najpierw nałożę sobie starą wersję podkładu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała, jak się będzie rozkładała na mojej twarzy. Zobaczymy te wrażenia. Ta wersja podkładu jest przeznaczona do skóry mieszanej, to jest matowe wykończenie. Tutaj później Revlon wprowadził dwie, no nie wiem czy od początku, wydaje mi się, że później było wprowadzone właśnie dwa rodzaje. Ja zawsze używałam koloru 180, później, to był chyba najpopularniejszy. Później wprowadzili jeszcze tam jakieś takie pomiędzy, ale wiecie co, widzę, że i te kolory się między sobą różnią. What? Zobaczcie. Te dwa się między sobą różnią. Moim zdaniem ten jest, czekajcie, ten jest trochę bardziej taki beżowo-różowy, ten jest trochę bardziej żółty, a to jest ten sam kolor, tylko inna formuła. A tutaj jest stara formuła i zobaczcie, te są identyczne, a ten ma inny kolor. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ciekawe, czy będą oksydować. I ta wersja stara jest oczywiście do kupienia w necie, podlinkuję wam. Jest z SPF 15, ma dawać matowy wygląd i bardzo, bardzo długo się trzyma. I oczywiście wersja z pompką. Ja nakładam dzisiaj gąbeczką z Glam Shopu o taką, więc nakładam na skórę i zobaczymy, jak będzie wyglądać z bliska. Już dawno nie nakładałam tego podkładu, on dosyć szybko zastyga. No i to jest taki podkład, który wiele osób wybiera na wesela, żeby się trzymał całą noc. Okej, on się tak wsysa w skórę i od razu ją zaczyna matowić, więc trzeba szybko tu z nim podziałać, żeby nie zaczął właśnie zastygać, żebyśmy zdążyli, wiecie, go wszędzie nałożyć, gdzie chcemy. No i tak, i mam go na całej tej połówce. Tak wygląda na skórze. Nie jest to najlżejszy podkład na świecie, ale też nie jest najcięższy. To jest jeden z takich bardziej kryjących, drogeryjnych podkładów. W ogóle jeszcze zapomniałam wam wspomnieć co do marki Revlon, że marka Revlon ogłosiła bankructwo podczas COVID-u i myślałam, że zamykają się zupełnie. Oni wiem, że się wycofali z Rossmana, ale w necie są jak najbardziej do dostania na różnych stronach. Natomiast oni się po tym COVID-zie, po tym wszystkim, po tym bankructwie podnoszą. To ta marka wypuszcza nowości. W UK jak byłam normalnie funkcjonuje, więc to chyba, wiecie, niektóre rynki pewnie były zamknięte i akurat u nas się tak zdarzyło, że u nas właśnie z tych Rossmanów się zaczęli wycofywać. Można było bardzo tanio kupić niektóre kosmetyki na półkach Rossmann, także jak wam się udało, to dajcie koniecznie znać. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze inne informacje na temat tego zamknięcia, to koniecznie mi piszcie. Dobra, zobaczmy jak druga strona. Tu mam przebarwienia, więc zobaczymy, czy będą przykryte. Ten podkład naprawdę bardzo dobrze kryje. On jest podobny do Colors, do Fenty, do... czekajcie... do Estée Lauder Double Wear. Taki wodny, ale właśnie zastygający. Podobna formuła długotrwała. O, pomazałam sobie po brwi. I wiecie, on zamienia się później w mat, ale też przez to nie wygląda tak świetliście i naturalnie po przypudrowaniu, tylko wygląda dosyć później ciężko na skórze. Ale wiem, że niektórzy nadal używają go codziennie i kochają. Pod oczy powędruje ten korektor z Max Factora Multi Perfector. Ja mam go w kolorze 1N. Wybrałam celowo taki jasny, bo... podkład mam dość jasny też. Jeżeli drugą stroną, jestem bardzo ciekawa, czy te inne wypadną lepiej. Takie wiecie, naprawdę porównanie i wybór najlepszego. Resztkę nakładam jeszcze na powiekę tego korektora. Resztka resztki, o. I teraz puder. I wybieram sobie Bobbi Brown. Ten puder w kolorze Soft Sand. To jest puder w takiej formie, presowany. I biorę sobie gąbeczkę z Glam Shopu.
i wszystko utrwalam. I niestety po przypudrowaniu ten podkład wygląda ciężej, więc teoretycznie mogłabym go zostawić bez przypudrowania, ale szczerze mówiąc popłynie mi, bo dzisiaj jest gorąco. Jeszcze jak dzisiaj nagrywam, jest gorąco. Wiem, że pogoda się zmienia, ale dzisiaj nie jest, wiecie, nie jest ekstra pogoda. Tak, przypudrowany i teraz wygląda dosyć ciężko po przypudrowaniu i nieważne jakim pudrem, zawsze wygląda tak podobnie. Także jest taki dosyć cakey. Ja jeszcze sobie to zaraz popryskam oczywiście, ale no ale nie wygląda bardzo jakoś świeżo na twarzy. Jest po prostu full matte. Dobra, poprawiam tą brew, bo mi się troszkę zapudrowało. Teraz bronzer, wybieram sobie ten Hoola Bronze, teraz jest oczywiście w nowej odsłonie od jakiegoś czasu. Bez tego pędzelka, ja mam jeszcze starą wersję i najbardziej lubię z pędzelkiem, bo po prostu błyskawicznie się nakłada. Ten pędzelek był idealny. Teraz wypuścili inny i niestety nie sprawdza mi się aż tak dobrze jak ten. I odrobinę nakładam też na powieki, żeby trochę przywrócić trójwymiarowości twarzy. I użyję też sprayu utrwalającego. I będzie to mgiełka z MAC Fix Plus. Na usta leci Nude Ombre z Glam Shopu. Uwielbiam tą pomadkę, bo ma piękny kolor. Tyle, taki bardzo podstawowy makijaż, jak widzicie, nie użyłam rozświetlacza, mam dosyć jasny korektor, więc ta strefa jest jaśniejsza pod oczami. Tak z bliska wam pokażę, tak wygląda ten make-up. Także no, skóra wygląda nieskazitelnie, ale niedoskonałości są uwypuklone tym podkładem. Jest wszystko zmatowione, jak widzicie. Do zdjęć, na imprezę wygląda to spoko, na co dzień już w tym momencie dla mnie trochę ciężko, ale kiedyś sama używałam tego podkładu non-stop, bo nie było innej alternatywy i wtedy też była moda na full matte. Podobno ma wrócić moda na full matte, ale zobaczymy, zobaczymy kiedy to będzie. Kochani, widzimy się później, zobaczymy jak będzie wyglądał podkład po całym dniu na zewnątrz, a jutro i pojutrze testujemy te podkłady. No i słuchajcie, 6 godzin później mój makijaż tak wygląda, już wam robię zbliżenie. Nie wiem czy widzicie to rozwarstwienie na nosie, ten podkład jest cały czas matowy, on się nie wyświecił, on w ogóle rozmazał mi się make-up, ale zobaczcie jak się rozwarstwił tutaj, gdzie właśnie jest tłusta skóra. Troszeczkę pociemniał, to nie jest jakieś, wiecie, ogromna różnica, ale widzę, jak widzicie tutaj, gdzie się kończy podkład, więc on troszeczkę oksyduje, przynajmniej na mojej skórze. No i trzymał się cały dzień i mimo tego, że nawet umyłam niedawno włosy, to się nie starł. On jest taki, no nie powiedziałabym wodoodporny, ale bardzo trwały. Także nie jest to zły podkład, na pewno jest bardzo matujący, ale nie jest ideałem, bo wygląda troszeczkę ciężko i troszeczkę go w drugiej połowie dnia czułam na twarzy, że coś na tej twarzy mam. Ja idę go teraz zmyć i jutro wracam do was z kolejnymi propozycjami, zobaczymy czy tamte będą lepsze. Hej kochani, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj z takimi dramatycznymi rzęsami, z takimi brwiami po prostu zaszalałam dzisiaj, bo jadę na nagrania i chcę mieć, wiecie, mocniejszy makijaż, więc wczoraj było delikatnie. Dzisiaj jest tak troszkę bardziej intensywnie, więc szybko sobie namydełkowałam brwi. Na to nałożyłam pomadę z Benefitu. Boże, odrobina tej pomady i naprawdę, słuchajcie, to jest zużycie żadne. Naprawdę się opłaca mieć tą pomadę, ona jest tak wydajna. Mam w kolorze 3. Na powiece mam ten liner z Glam Shopu w takim pięknym, rudym kolorze, idealnym na jesień i to jest Fajrant. On był chyba częścią kolekcji Resort, ale mogę się mylić, nie wiem. Na rzęsach tusz Sky High czarny oraz rzęsy to Demi Wispies Foaming. O takie. To wam zostawiam info, jakbyście byli zainteresowani, bo nic więcej tutaj nie mam. I lecimy, mam już krem nałożony i lecimy sobie z podkładem. Dzisiaj będziemy testować ten z witaminą E. Tak wygląda. I to jest ten do właśnie mieszanej skóry, długotrwały. W kolorze znowu Sand Beige, oczywiście SPF 15. I zobaczymy jak będzie wyglądał na mojej skórze, jak będzie wyglądała ta wersja. Czy będzie lepiej niż wczoraj, bo jednak czułam go na twarzy i wiecie, nie było tak komfortowo. Więc zobaczymy jak się sprawdzi w tej wersji. Lecimy. Tu mam jakieś, wiecie, niedoskonałości. Tutaj tak samo, także przyklepię to i zobaczymy, jak to wszystko się zakryje dzisiaj ładnie. A potrzebuję trwałego makijażu, bo będę nagrywała w terenie. Dzisiaj mamy 25 stopni, jest chyba ostatni ciepły dzień, więc też potrzebuję po pierwsze trwałości na pogodę, na temperaturę, po drugie na czas, no bo też nagrania mi troszkę zajmą. No, powiem wam, że krycie jest fajne. I chyba jest troszeczkę inny zapach, ale mogę się mylić, a może się mylę. Wydaje mi się, że podkład wygląda trochę bardziej świeżo, troszeczkę tak jakby inna formuła, ale nie wiem, zobaczymy zaraz. Tamten troszeczkę mi też ściemniał, więc niby 180 taki kolor jasny, ale docelowo później niestety pociemniał. No powiem wam, że tak jak nałożyłam, wygląda bardzo dobrze i już zaczął zastygać, zaczął się wsysać w skórę. Tu trzeba szybko działać, pełne krycie wygląda dobrze. Korektor będzie ten, co wczoraj, Multi Perfector oczywiście, link do wszystkiego. Na dole nakładam sobie korektor. Utrwalenie. Znowu pudrem.
No i właśnie, jak nakładamy puder, to ten podkład traci to ładne wykończenie dla mnie. Już wtedy robi się taki ciastkowaty. Oczywiście kiedyś bym się z tego wykończenia bardzo cieszyła. Cieszyłam się, że mam taki mat na twarzy, ale teraz jednak wolę to takie bardziej naturalne wykończenie, taki mimo wszystko jednak trochę blasku, odrobina, nie zaszkodzi. I tak jak wczoraj hula. Potrzebuję też, słuchajcie, żeby to się bardzo długo trzymało, bo po nagraniach mam jeszcze event. Jeszcze nałożę na powiekę, więc... No dzisiaj to musi się trzymać sztos. Dzisiaj musi być bez poprawek, idealnie po prostu. Nałożę sobie też trochę tego bronzera na dolną powiekę. Okej, okay, tak wygląda ten makijaż, jeszcze coś na usta. I mam taki nowy produkt z Art Deco, czego nie używałam. Long Lasting i Transfer Proof w kolorze 25. Nie, przepraszam, 188225. Dobra, albo tutaj jest kolor, nie mam pojęcia jaki to jest kolor. 17E, tu jest pisane. Powiem wam, że problem jest z tymi kolorami. 25, 17E, chyba jest taki kolor. Nie lubię jak marki w ten sposób oznaczają, bo to jest takie... Wolałabym, żeby już to było nazwane, wiecie, nie wiem, Peonia czy coś. Wow, jak super szybko. I mały trik, bierzemy odrobinkę korektora. Mamy delikatny efekt ombre, powiększający usta. Pięknie. Dobra, kochani, ja uciekam. Wracam do was pod koniec dnia i zobaczymy, jak ten podkład się trzymał. Czy w tej wersji z witaminami będzie lepszy, czy nie. Zobaczymy, jak się makijaż utrzyma. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Dobra, popatrzyłam sobie na ten make-up trochę w kamerze i dodałam z takiej paletki Bobbi Brown Sculpt and Glow Palette. Dodałam sobie tego różu i tego rozświetlacza tutaj, bo jednak chciałam dodać tego blasku. I zapomniałam, że przecież jeszcze mgiełka. Później byście krzyczeli, że nie dodałam mgiełki, także mgiełka. Dobra, teraz jestem gotowa i teraz naprawdę uciekam. Kochani, wybaczcie, że dogrywam to zakończenie telefonem, ale zostawiłam kamerę w pracy. Słuchajcie, w sumie podkład wygląda tak jak ten wczorajszy. Ja nie widzę dużej różnicy w tej nowej formule. Też go czuję tak samo na twarzy. Czuję, że twarz jest matowa, ale na nosie całkowicie jest wyświecona. Zobaczcie, z bliska tutaj widać te takie przecieki tak zwane. Tutaj się pomieszało już, tutaj widzicie takie kropeczki, to sebum się mimo wszystko wydostaje i się miesza. Także no ogólnie trzyma się spoko, trzymał się cały dzień, było ciepło. Wiecie też, dużo latałam, byłam na evencie i makijaż ok, ale wiecie co? Nie pociemniał tak bardzo jak ten wczorajszy chyba. Wydaje mi się, że było mniej trzecie mienie, ale może to tylko mi się wydaje. Także w sumie są bardzo, bardzo podobne te formulacje. Wracam do was jutro z trzecim testem. Cześć kochani, dziś przychodzę z trzecią wersją tego podkładu, czyli do normalnej i suchej skóry. Co ciekawe, jak już wam wspominałam na początku, on się różni kolorem, widzicie, od tych matujących. On jest najbardziej różowy. Także zobaczmy, jak będzie wyglądał na mojej skórze. Niby kolor ten sam, ale jak widzicie, wykończenie inne i to już... No i wygląda inaczej. Także ten jest z kwasem hialuronowym, tamten był z witaminą E. Lecimy. No, nie wiem, czy to będzie dla mnie dobry kolor. Ten różowy na początek mnie trochę przeraża, ale lecimy na połówkę twarzy. Nałożony gąbką naprawdę ładnie wygląda i to wykończenie zdecydowanie bardziej mi się podoba niż wykończenie matowe. Niby ten sam podkład, ale widzicie, że wygląda trochę bardziej świeżo, nie wsysa się tak w pory jak ten matujący. Nie ma takiego matującego efektu, także bardziej mi się podoba. Trochę bardziej mi przypomina te podkłady typu Armani. Mam taki podkład z Armani, może nie świeci się aż tak bardzo, ale o, Lancome. Lancome jest troszeczkę lżejszy niż ten matujący. I na szyję, bo wiem, że pociemnieje niestety. Teraz tutaj na skronie. Wydaje mi się, że trochę różowa jest ta moja skóra, jak tutaj patrzę. Szkoda, że on nie jest bardziej żółty. Może inny kolor? Nie wiem. Dobra, lecimy z makijażem tak, jak było wcześniej i porównamy. Korektor ten sam. Ja oczy mam już umalowane paletką Claudie Cukier Puder, także mogę wam podlinkować. Tylko z jej paletki są cienie. Przykleiłam też kępki. I użyłam brązowej kredki z Miss Sporty. Na rzęsach tusz z Reversa, mój zielony oczywiście. A na brwiach, które mi się bardzo dzisiaj podobają, mam takie kombo. Mydełko z Lulalove oraz ten pisak. I nie zarudził się, że tak powiem. Brow Tint Pen, ten Lift and Snatch w kolorze Ash Brown. I bardzo mi się podobają te brwi. Moje czoło też stało się nieruchome, bo ja nagrywałam w ogóle kilka dni temu ten początek testu, bo zrobiłam sobie botoks, także już widzę, że dzisiaj zadziałał po 4 dniach, więc mam czoło trochę inaczej wyglądam niż poprzednio po prostu. No
najbardziej lubię ten efekt po botoksie dopiero tak po 2 tygodniach, kiedy już troszkę mięśnie się, wiecie, przyzwyczają, rozpracuje się, tam mimika wygląda inaczej, ale zaraz tak świeżo po to człowiek wygląda tak właśnie tak trochę przerażająco. Dobra, blenduję dalej. Okej, dołożyłam sobie trochę korektora na środek twarzy, żeby trochę rozjaśnić. Puder ten sam i puszek. W poprzednim odcinku użyłam pędzla i powiem wam szczerze, że nie widziałam dużej różnicy, jeżeli chodzi właśnie o trwałość. Jest chyba podobna. Natomiast dzisiaj używam tego puszka po to, żeby tutaj dobrze wszystko zmatowić, bo idę do dentysty. Więc wiecie, na pewno troszeczkę będę musiała się w ciągu dnia oprawić. No zobaczymy, czy mi pani uszkodzi make-up, czy nie. Bo różnie to bywa. Także odpowiedź się tym samym pudrem. Akurat dobrze, że on ma żółte podtony, to mnie trochę, wiecie, zminimalizuje ten róż. Bronzer ten sam. Teraz w ogóle wyszła przepiękna paleta. Byłam, w ogóle, proszę zobaczyć mój film z reportażu z nowości Sephory. Tutaj sobie zobaczcie. To jest naprawdę materiał, z którego jestem najbardziej dumna. Dawno nie nagrałam takiego fajnego filmu i wpadłam na to, żeby i was zapytałam na live, wy chcieliście taki film, więc nagrałam, jak byliśmy na Sephorze. Tam właśnie pokazywałam wam te nowości z Benefitu i tam jest taka bardzo ładna paleta świąteczna, która to ma w sobie 3 kolory. Właśnie ten bronzer, róż Shelly i rozświetlacz kuki. I naprawdę przepiękna. Jakbym miała sobie paletkę teraz kupić tego typu, to właśnie bym tamtą kupiła. Więc linkuję wam tą paletkę. Możecie sobie ją zobaczyć na Sephorze i linkuję wam ten film. Będę wdzięczna, jak pójdziecie pod ten film i mi napiszecie komentarz, bo naprawdę się napracowaliśmy, żeby było ciekawie. Słuchajcie, MAC Cosmetics dawno nie było. Teraz będzie róż Powder Blush Desert Rose. Mam ochotę na coś takiego, właśnie taki odcień. Bardzo subtelny jest, ale wygląda elegancko. Tyle i na usta powędruje produkt z Fenty, który bardzo lubię, do którego wracam. To jest Pro Kisser Pinch Me. Piękny kolor. I ten produkt smakuje jak budyń. Tak dla mnie. Ten kolor ust jest taki piękny. To jest taki kolor ust, ale lepszy. I tak wygląda wykończenie tego podkładu. Coś w sobie ma takiego, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on nie matuje tak mocno, że podoba mi się o wiele bardziej niż te 2 poprzednie, ale standardowo zobaczymy pod koniec dnia, także oglądajcie, widzimy się później. Żeby nie było jeszcze, pamiętam. Dobra, teraz już mogę lecieć. Kochani, wróciłam do domu i robię podsumowanie tego testu. Tutaj wokół ust mi się niestety zmazało, bo byłam u tego dentysty i nie poprawiłam. Nie miałam kiedy poprawić, nie miałam jak, już nie wzięłam, wiecie, nic do makijażu. Ale ten podkład czułam najmniej na twarzy. Więc moja skóra jest teraz mieszana, nie jest już taka tłusta, jak była kiedyś. I wydaje mi się, że to rozwiązanie do cery właśnie, do suchej, tamta była do mieszanej i tłustej, ta jest do suchej, jest trochę lepsze dla mnie, bo podkład się trzymał długo, ale wyglądał dosyć świeżo, jeżeli to ma sens. Wydaje mi się, że ta wersja jest najlepsza. Trochę kolor faktycznie za różowy, ale jakoś tak widzicie, wszystko się zgrało i nie odróżnia się jakoś strasznie. Troszkę pociemniał faktycznie, ale to jest odrobinę. I jestem zadowolona z tego podkładu i chyba gdybym miała wybrać, oczywiście każdy musi dobrać do siebie, to bym wybrała właśnie tą normalną i suchą, tą opcję. Tak mi się wydaje. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o czas zasychania i jak wygląda skóra, są podobne do siebie, ale zdecydowanie ta wersja wygląda najbardziej świeżo, tak najbardziej glow. Było to długotrwałe, ale nie było takiego brzydkiego matu, takiego brzydkiego na przykład jakiegoś takiego no troszkę się rozwarstwił, ale to nie jest takie rozwarstwienie, jak było w przypadku tamtych matujących. Tam naprawdę to sebum bardzo chciało się przebić przez podkład, tutaj tego nie było. Więc jestem najbardziej zadowolona z tej wersji. Linki macie na dole, możecie sobie poczytać, zobaczyć, dajcie mi znać, czy testowaliście. Myślałam, że taki test po prostu wam się przyda, zobaczycie różnicę, bo to jest jeden z bardziej kultowych podkładów i co najważniejsze, jest bardzo tani. Kiedyś 60 zł, gdzieś tam w Rossmanie 60 parę, a online można go kupić bardzo, bardzo tanio, więc test, mam nadzieję, że wam się podobało. Proszę o kciuki do góry i mam nadzieję, że skorzystacie z moich poleceń, jak zawsze, a ten podkład ze mną zostaje na dłużej. Buziaki, kochani, trzymajcie się, pa, pa!